dziękujemy Tobie za ten czas, za te dni. Dziękujemy Tobie, że Twój imię Jezus, ono daje nam światło i siłę, że Twój Święty Duch w nas mieszka i że rozumiemy Twoje słowa. Duchu Święty, nasze umysły są Tobie poddane, my przyjmujemy to, co do nas mówisz, my rozumiemy, co do nas mówisz, my ogłaszamy, że to, co do nas mówisz, jest wprowadzane do naszego życia. Jesteśmy, Ojcze, zdecydowani, żeby każdą Twoją prawdę wprowadzać do naszego życia. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że wierzymy w Twoje słowa i wydamy stukrotny plon. Amen. Będę dzisiaj mówił, zacznę od tematu trójjedyności człowieka. Mikrofon. A, mikrofon. Tak. Będę mówił o trójjedności człowieka. Nauczania o trójjedności człowieka, one są już mega praktyczne. Ja uważam, że zrozumienie trójjedności człowieka powoduje natychmiastowe wyjście z ogromnej ilości błędów życiowych. Tak uważam. Chaos z tym związany powoduje, że człowiek naturalnie popełnia masę błędów i do końca nie rozumie prostych mechanizmów. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23-24 mówi tak: a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Tak będzie dobrze? Tak, tak, bo tutaj z tyłu tak co? Okej. Tylko, że już jednak może zrobię inaczej. Ja będę mówił głośniej. A ja to troszkę przyciszę. Raz. Dlatego, że to będzie każdy szmer nam słychać przewodu tutaj. Raz. O tak, ja będę mówił po prostu głośniej. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Zupełne poświęcenie jest możliwe, jeżeli człowiek zachowa bez nagany całą swoją trójjedyność. Żeby zachować swoją trójjedyność bez nagany, człowiek musi być przede wszystkim świadomy swojej trójjedyności. W ogóle nieświadomość jest wielkim wrogiem człowieka. Diabeł to jest pan ciemnogrodu. To jest pan ciemności. Tak? To jest taka postać. Diabeł chce, żebyś nie wiedział, nie rozumiał, nie potrafił. Wtedy jesteś bezbronny, bezradny. Nie wiesz, nie rozumiesz, nie potrafisz. Bo kiedy ty nie wiesz, to ty nie rozumiesz. Kiedy nie rozumiesz, to ty nie potrafisz. To jest prosta rzecz. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie wie, a rozumie. Musi się dowiedzieć najpierw. I człowiek nieświadomy swojej trójjedyności, on będzie wielokrotnie bił pianę bez żadnego sensu w życiu. Będzie robił rzeczy często z dobrego serca, które w ogóle nie będą przynosiły prawidłowego efektu, bo on będzie je robił gdzie indziej, w innej części siebie. Inaczej, będzie próbował coś zrobić w innej części siebie. Ja przyglądam się na ciało człowieka, jak w ogóle, jak się rozwija. I zauważyłem bardzo proste mechanizmy, że
Najpierw człowiek musi zrozumieć, jak mu działają różne elementy w ciele. Jak człowiek jest świadomy tego, jak mu działają różne elementy, to on zaczyna umieć sobie z nimi radzić. Na przykład, im dłużej ćwiczyłem w życiu swoim fizycznie, z roku na rok częściej budziłem się z bólem głowy. Zacząłem się zastanawiać po pewnym czasie, bo ja tego nie zauważałem, że to jest taka częstotliwość. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest? Czemu ja się budzę z bólem głowy? No i zacząłem prostą zależność. Rozrastając się wszerz, zacząłem mieć coraz większą różnicę między głową a barkiem. Im byłem szerszy w barkach, tym bardziej moja głowa na poduszce, którą miałem, czy też poduszkach, bo zazwyczaj sobie tak robię, jak miałem wysokość poduszki, spadała w dół. Jak były mniejsze barki, było prosto. Spadała w dół. W wyniku tego, że ta głowa leżała w ten sposób w nocy, naciągały się górne części czwórgłowego mięśnia, tak? I powodowały ból głowy. Po prostu z bólem głowy. Co zrobiłem? Kupiłem sobie wyższą poduszkę i podłożyłem koc. I teraz moja głowa leży równo z barkiem. Jak chcę się położyć na brzuchu, to wyrzucę z łóżka i leżę sobie płasko. Rozumiecie? Zniknęły bóle głowy. Bo przestaje być naciągnięta część mięśnia. Człowiek świadomy tego, co się z nim dzieje, świadomy, tak? Umie sobie poradzić. Wiecie, na czym polega w ogóle cała specyfika? Diabeł chce, żebyśmy byli nieświadomi rzeczy, wtedy nie umiemy sobie poradzić. I mówimy, jesteśmy z Bogiem, Bóg nam pomoże. Bóg pomaga w określony sposób człowiekowi. Bóg nie pomaga człowiekowi, tak? W dziwny, enigmatyczny sposób. Jeśli człowiek nie ma możliwości poznawania Boga, tak, to pomoc Boża jest dla niego inna niż dla człowieka, który ma możliwość poznawania Boga. Bo to jest w ogóle specyfika Boga. I my, którzy mamy możliwość poznawania Boga, my musimy być ludźmi, którzy zaczynają być świadomi pod każdym względem. Przede wszystkim świadomi samych siebie. Co to znaczy? To znaczy, że ja na poziomie mojego życia muszę być świadomy tego, że jestem duchem, mam duszę i mieszkam w ciele. I każdy z tych elementów jest zupełnie inną rzeczą, jakby z innej parafii. Moja tożsamość w Chrystusie, tak, jest na przykład związana z moim duchem. Moja dusza w ogóle nie ma udziału w tożsamości w Chrystusie. Ona w ogóle nie rozumie takiego zagadnienia. Ona musi dopiero wejść w przestrzenie rozumienia, które będzie uwalniał duch. Tak. Ciało moje wykonuje decyzję duszy, więc zachowuje się tak, w jakim dusza jest w stanie. Teraz chrześcijanie nierozumiejący mechanizmów, oni w ogóle nie są w stanie ułożyć sobie wszystkiego prawidłowo. Mówią, jestem w Chrystusie, jestem nowym stworzeniem. Na przykład wydaje im się, że to będzie, że oni zaczną myśleć w ten sposób, czuć w ten sposób w ogóle. A potem się rozmawia z nimi i mówi, ale ja to czuję inaczej niż mówi prawda Boża. To coś ze mną nie w porządku. Ja mówię, a dlaczego myślisz, że coś z tobą nie w porządku? I zaczynają się właśnie rozmowy, które wchodzą w temat trójjedyności człowieka. Weźmy na początek Pisma Świętego, spójrzmy. Pierwsza Księga Mojżeszowa. Dwudziesty szósty
Pierwszy rozdział, 26 werset. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Do kogo nas? Przedziwne słowo. Jego i ojca. Przedziwne słowo pokazujące od początku pewien obraz Boga. Dla kogo to jest obraz pokazany? Dla nas. Doktryna o trójjedyności Boga, o Trójcy Świętej, to jest doktryna dla nas, to jest doktryna pomocna. To jest pomocna doktryna. To nie jest doktryna określająca Boga jako trójjedynego, że ludzie mówią, Bóg jest trójjedyny. Bóg przedstawił się Tobie jako trójjedyny, abyś mógł Go lepiej zrozumieć, bo Bóg jest jeden. Jeden. To nie jest coś takiego, jak uczyli na szkółkach niedzielnych, że siedzi Ojciec, siedzi Syn, siedzi Duch Święty, ze sobą rozmawiają tam, czy robią. To są bzdury jakieś. Nie ma czegoś takiego. Że Bóg mówi w ogóle to kolorowo, to można opisywać, jak się tam głosi Ewangelię, to tak można opisywać ludziom, to jest kolorowe, ładne. My możemy takie robić rzeczy, że mówi Bóg, Ojciec mówi to, stworzę w ogóle ziemię, stworzę ludzi, Duch Święty mówi to, ja już jestem gotowy do akcji. Ale Ojciec pyta, ale Synu, czy Ty pójdziesz dla nich umrzeć, bo oni od nas odejdą. W ogóle to tak ładnie to tak wygląda. To tak można mówić. To nie jest źle tak mówić, tylko to jest baśń. Rozumiesz? To dobra baśń. Dobra baśń przekazująca jakąś informację i ta doktryna o Trójcy Świętej, to ona to dobra rzecz jest. Ja się z tym zupełnie zgadzam, tylko to jest coś takiego, że to jest przedstawienie Boga w taki sposób nam. Bo Bóg jest jeden. Jak czyta w ogóle Biblię, to że Bóg jest jeden. Słuchaj Izraelu, Bóg jest jeden. A tu jest napisane, na obraz nasz stwórzmy. Czyli co tutaj jest zobrazowane? Że On w ten sposób, tak, przez nas może być widoczny, i w ten sposób On stwarza człowieka. Czyli On stwarza człowieka na swój obraz. On jest trójjedyny w kontakcie i stwarza człowieka trójjedynego w kontakcie. Czyli człowiek jest jeden, tak jak Bóg jest jeden, tak? Ale w kontakcie z rzeczywistością człowiek jest potrójny, tak jak Bóg jest potrójny. To tak działa. Jest zupełnie inną rzeczą istota, a zupełnie inną rzeczą kontakt. Ja w istocie jestem jeden. Tak? Ale wracam do domu i na przykład tu stoi żona moja, a tu stoi moja córka. I teraz ja dla mojej żony to ja jestem mąż, a dla mojej córki to ja jestem tata. To kto ja jestem? I ilu nas stoi teraz? Ale za chwilę wejdzie ta moja matka. I ja jestem syn. Ona nie widzi we mnie męża i ona nie widzi we mnie ojca. Ona widzi we mnie syna. Okej? Ale tam wejdzie mój kot. Popatrzy na mnie i pomyśli sobie, jeśli myśli, przyszedł mój Pan. Bo Pan jeszcze jestem. Okej? Ale wtedy zadzwoni do mnie ktoś z kościoła i powie do mnie, pastorze, a ja jestem pastor jeszcze teraz. Dla każdej z tych osób jestem, tak, w doświadczeniu kimś innym. Jednocześnie jestem jeden. Bóg jest jeden, ale w doświadczeniu jest to Ojciec, Syn i Święty Duch. Dlatego jest doktryna o Trójcy, ona jest prawidłowa ta doktryna. Bo to jest doktryna techniczna. To techniczna doktryna. My musimy widzieć te rzeczy. To jest techniczna doktryna. Techniczna. Ludzie mówią, to jak to się stało, że Jezus modlił się do Ojca? Ja mówię, ja nie wiem, jak to się stało.
To nie jest jakby istota rozważań, bo my możemy, znaczy ja mogę o tym rozmawiać, tylko to nam nic nie da. Tak? Musimy przyjąć prostą metodykę. Bóg jest jeden, jednak w doświadczeniu jest potrójny. To jest potrójna postać. I teraz człowiek jest jeden, ale człowiek w doświadczeniu jest potrójny. Dlatego jest nauczanie na temat ducha, duszy i ciała. Bo te trzy elementy tegoż człowieka działają z jednej strony absolutnie spójnie, z drugiej strony każdy z nich posiada pewnego rodzaju inną przestrzeń do zagospodarowania. Tak jak jest mieszkanie, jest tam pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój. I to jest wszystko jedno mieszkanie, płacisz jeden czynsz lub jesteś właścicielem jednego mieszkania. Ale każdy z tych elementów służy do czegoś innego i inaczej się go zagospodarowuje. Nie sądzę, tak, że ludzie chcieliby mieć kibel w salonie. Albo w kuchni. Albo w kuchni na przykład. Dlaczego? Bo to jest określone zagospodarowanie przestrzenne. I człowiek to jest postać trójjedyna. I inaczej się gospodaruje sferę ducha, inaczej sferę duszy, inaczej sferę ciała. A w chrześcijaństwie szeroko pojętym jest masakryczna pomyłka w tych tematach. I ludzie próbują zagospodarowywać na przykład sferę duszy, tak? Elementami przynależnymi duchowi. I stąd, tak? Jest tak wielki rozjazd. Rozjazd. Mówiłem wam, że przykład. Człowiek mający silne problemy emocjonalne, narodzony z Bożego Ducha człowiek, mający silne problemy emocjonalne i obserwujący mnie, dochodzi do wniosków, że mam początki Parkinsona. Bo widzi różne jakieś moje tiki, czy drgania, czy gdzieś tam. Pisze do mnie informacje. Teraz on się modli. Ja w ogóle nie wątpię, że on się modli, bo on jest odrodzony z Bożego Ducha. On się modli i w jego zaburzonej psychice powstają różne zaburzone obrazy, które on odbiera jako wizję. I on do mnie mówi, widziałem, Pan mi pokazał Twoje serce. I on mi opisuje różne rzeczy w moim życiu i on mi daje do zrozumienia coś w tym bardzo chaotycznym informacyjnie tekście. On mi daje do zrozumienia, że ja muszę wrócić do jakiejś formuły jakości serca, którą miałem kiedyś, no bo Parkinson może mnie dotknąć jednak. I teraz on ma takie coś, ten chłopak. Dlaczego? Absolutny brak zrozumienia trójjedności własnej. Absolutny brak. A najbardziej na tym cierpią ludzie zorientowani proroczo. Ludzie proroczy mają popieprzone w głowach tak, że się w głowie nie mieści, jeżeli nie rozumieją trójjedyności. Im się wszystko, takim ludziom to już się wszystko miesza jak wielkim kotle. Każdemu się miesza, chrześcijaninowi, który tego nie rozumie. A ludziom z perspektywą proroczą przede wszystkim się miesza. Najbardziej. Bo oni tam mają odczucia fizyczne, odczucia psychiczne, odczucia przeżycia duchowe. Im się to wszystko miesza, oni nie wiedzą, jak zagospodarować te sfery i w konsekwencji wyglądają właśnie w ten sposób. W salonie stoi kibel, tak? Kuchnia gazowa w przedpokoju, rozmiarowy chodzi, buty trzyma się w pralce i tak dalej, i tak dalej. I koniec. I tak wygląda wnętrze człowieka. I ktoś w ogóle staje i mówi, nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, nie wiem, o co chodzi. O trójjedyność. O trójjedyność. Przez całe życie ludzie widzimy proste rzeczy. Jeżeli jesteś szefem firmy, to idziesz do firmy, jesteś szefem firmy, tak? No niech cię ręka boska broni dla swoich dzieci być szefem firmy. Możesz być świetnym szefem firmy.
Ale twoje relacje z dziećmi musisz zbudować jako ojciec czy matka. Bo jeżeli wprowadzisz bycie szefem firmy do życia swoich dzieci, tak? To to, co jest błogosławieństwem dla ludzi w pracy, będzie przekleństwem dla twojego. Dziękuję uprzejmie. Zrozumienie zróżnicowania. Tak? Zrozumienie zróżnicowania. Chcę, żebyśmy spojrzeli w ogólnym zarysie na funkcję człowieka. Funkcję na poziomie ducha, duszy i ciała. Artur, zrobić tam zbliżenie do tablicy, jak będziesz rysować, czy nie? Ja to będę tłumaczył, to będzie widoczne. Dobra. Widoczne. Duch. Dusza. Ciało. Duch. Dusza i ciało. Najlepszym obrazem tego, jak wygląda duch, dusza i ciało człowieka, czyli ten system trójjedności, jest obraz przybytku, który zostaje objawiony Mojżeszowi na pustyni. Mojżesz, będąc na górze, przyjmuje objawienie od Boga, jaki przybytek ma być zbudowany. Jaka świątynia ma być zbudowana? Jest to pierwsza świątynia zbudowana dla Boga Jahwe. Ta świątynia to jest symbol, bo pamiętamy, jak my czytamy Nowy Testament, Stary Testament, to jest symbol człowieka. To jest coś, co prorokuje o tym, co będzie się działo w Nowym Przymierzu. I Bóg do niego mówi taką rzecz. Mojżeszu, zbudujesz dla mnie namiot na pustyni, namiot przymierza, pierwszą świątynię. Dokładnie według wzoru, który zobaczysz na górze. Bardzo dokładnie musi to wszystko wzorować. I Bóg do niego mówi tak. Najpierw zbudujesz przedsionek. Przedsionku będzie wielka balia z wodą. Pamiętaj, Mojżesz, wszystko musi tam być zrobione z mosiądzu. Z mosiądzu. Nie może tam być innego materiału. To wszystko musi być z mosiądzu i z rzeczy pochodnych mosiądzu. Brąz, prawda, jakieś różne rzeczy z tym związane. Symbol mosiądz, miedź, brąz, to są materiały, które określają w Biblii sąd. To jest sąd. To określa sąd. Gdziekolwiek czytasz o tym, o różnego rodzaju metalurgii, to jest obraz sądu. Przedsionek jest czymś zewnętrznym, czymś, co dotyka świata, czymś, co jest miejscem kontaktu ze światem. Najpierw do świątyni wchodziło się przez przedsionek. Co trzeba było zrobić w tym przedsionku, żeby móc pójść dalej? No co? Umyć się. Tam trzeba było się umyć. Co tam jeszcze stało w tym przedsionku? No tam stał oczywiście ruszt, na którym składało się ofiary. To tam właśnie stało. Na tym ruszcie składano ofiary, tak? Za grzechy, rozmawialiśmy o tym, i obmywano się w tej miednicy, tak? Która była symbolem przyjęcia słowa, którym był Jezus w przyszłości. A więc to jest przedsionek. Coś, co służy oczyszczeniu. Dobra?
Dlaczego? Bo tam się wchodzi najpierw, to jest pierwsze. Tak? Tam musi nastąpić, tam się coś oczyścić musi, tam następuje jakiś sąd. Prawda? Potem w środku tego Bóg mówi, zbudujesz miejsce święte. W miejscu świętym wszystko będzie ze srebra i ze złota. Tak? Ze srebra i ze złota. I tutaj mamy srebro, symbol zbawienia i złoto, symbol uświęcenia. I tam są mówię, kolejne rzeczy. Tam są tam jest ołtarz na chleby pokładne, tam jest, zresztą sobie o tym poczytacie, to zobaczycie. Tam jest już miejsce, w którym jest bardzo wysoka formuła estetyki. Tam jest bardzo estetycznie wszystko. Tam się to błyszczy wszystko, tam to jest piękne wszystko. I mówi, jak tam już zrobisz co trzeba, skorzysta się z chlebów, skorzysta się w ogóle z tego wszystkiego, z tego tam olej jakiś, to już nie pamiętam, te wszystkie rzeczy. To teraz wejdziesz do miejsca najgłębszego, to jest miejsce najświętsze i tam nie będzie nic oprócz Arki Przymierza. Tam nie będzie ani mosiądzu, ani srebra, ani złota. Tam będzie stała skrzynka, w której będzie 10 przykazań, laska Aarona, która zakwitła i słoik jakiś tam chobot z manną, która spadała z nieba i to tam będzie stało w środku. I żeby tam wejść, tak, to ty będziesz musiał wszystko spełnić, to co jest związane z przedsionkiem i to co jest związane z miejscem świętym i dopiero do tego najświętszego możesz wejść. Jaka była praktyka tego całego zjawiska? Później, to było bardzo dziwne, tam jedno wielkie dziwactwo było w tym wszystkim, tak. Jak to zbudowano potem świątynię na ten wzór, prawda, to tam było coś takiego, że kapłan, on w tym przedsionku się mógł swobodnie poruszać, on tam składał ofiary, obmywał siebie, obmywał tam innych, szedł do miejsca świętego, tutaj wszystko działo się bez żadnego problemu, ale do miejsca świętego to on tam wchodził tylko raz w roku, rozumiecie? I sytuacja wyglądała w ten sposób, że wiązali mu linkę na nogę. Tak? Bo bardzo często było tak, że tam kapłan wszedł i umarł. I go wtedy wyciągali na lince, żeby samemu tam nie wejść i nie umrzeć. Tam coś takiego było w środku. Po tym przedsionku to mógł hasać ile chciał. Po tym miejscu świętym też mógł hasać. Ale do miejsca najświętszego to trzeba było wejść w takim stanie czystości, tak? Pod każdym względem, tak? Że jak się tak nie miało, to się mogło tam umrzeć. I ten obraz, skomplikowany, cały obraz, on pokazuje człowieka. To jest człowiek. Oto człowiek. Oto człowiek. I ludzie, kiedy zrozumieją te rzeczy, że to tak wygląda, że na przykład sfera ciała bardzo się różni od duszy, sfera duszy bardzo się różni od ducha, panują tam inne warunki, to są inne środowiska w ogóle. Tam inne zasady panują. Inne reguły gry. To dopiero wtedy zaczynają odpowiednio zagospodarowywać te miejsca. I nie używają różnych elementów z tych miejsc, tak? Do niepasujących elementów życia. Tam, gdzie należy stosować sprawy ducha, oni nie stosują sprawy duszy. Tam, gdzie należy stosować sprawy duszy, nie stosują sprawy ducha. Jacy to są ludzie? Mądrzy. Co osiągają przez to? No sukces. Wiedzą co i jak. Rozumieją. Nie giną. Po prostu. Człowiek, kiedy rodzi się na ziemi, o tym rozmawialiśmy ostatnio, to polega to na tym, że jego duch schodzi z nieba, tam gdzie został stworzony przez Boga, jako istota wieczna. Przedzielając się przez atmosferę grzechu tu na ziemię, obumiera, staje się obumarły. Wchodzi, styka się
z istotą fizyczną w momencie, kiedy następuje zapłodnienie. To jest ta sama sekunda. Zapłodnienie i schodzi duch. I wtedy tworzy się człowiek. Powstaje dusza. Dusza powstaje w wyniku kontaktu ducha z ciałem. Skąd to jest? No pierwsza księga Mojżeszowa. I ulepił Pan figurę, tak? Coś fizycznego zrobił i tchnął w to ducha i człowiek stał się duszą żyjącą. Dusza jest wynikiem zetknięcia się ducha z ciałem. Dusza nie istnieje wcześniej. Jej nie ma wcześniej. Nie ma duszy w niebie. Dusz w niebie nie ma. Bóg nie tworzy duszy w niebie. Dusze powstają na ziemi w wyniku kontaktu ducha z ciałem. To jest ten punkt kontaktu. Następuje jakby reakcja jądrowa. Powstaje coś. Nefesz, mówili Żydzi. I stał się, tam jest napisane, i stał się Isz Efesz. Nefesz. Dusza żyjąca. Nefesz. Bo twór, który powstał w wyniku kontaktu ducha, tak? Który był z Boga, tak? I ciała, fizycznej konstrukcji jakiejś. Dlatego ja się często śmieję, ludzie mówią, ja się urodziłem homoseksualistą. Ja mówię, nie urodziłeś się, no, nikt się nie rodzi homoseksualistą, powstała dusza. Ta dusza była jaka? Neutralna. Wiecie, że dusze są neutralne. Neutralne. Powstaje neutralna dusza. Neutralna. Ona zaczyna od początku wchodzić w patologię. Bo jeszcze w łonie matki może być dusza zaatakowana przez demony. Mogą na nią wpłynąć szeregi różnych czynników. Ale ona zasadniczo rodzi się neutralna. Ona się rodzi czysta w pewnym sensie. Tak. Ona jako ona. Tak to powstaje. Czyli duch łączy się, schodzi w miejsce, gdzie w jednej mikrosekundzie łączy się plemnik z jajeczkiem i powstaje człowiek. I taki człowiek potem się rodzi. Rodzi się człowiek z ducha, duszy i ciała. Taki byt wychodzi. Taki byt. I to jest konstrukcja, która na ziemi żyć może dopiero. Nic innego na ziemi żyć nie może. Dlatego każdy człowiek jest trójjedyny. Każdy człowiek. I teraz, żeby zrozumieć te rzeczy, musimy przyjrzeć się funkcjom ducha, funkcjom duszy i funkcjom ciała. Co to jest ciało? Ciało składa się ze zmysłów i organów życiowych, fizycznych organów życiowych. To jest ciało. Ciało. To są zmysły twoje. Wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Czyli to, czym odbierasz świat. Wiesz, czym odbiera ciało świat? Wzrokiem, węchem, smakiem, słuchem i dotykiem. Ciało nie odbiera inaczej. W ogóle. I próby odnalezienia jakiejś innej funkcji w ciele są wielkim błędem. Ciało posiada również cały system funkcji życiowych. Nasze organy odpowiedzialne za funkcjonowanie tutaj w tym świecie. One są u wszystkich ludzi takie same. Nie mówimy o patologiach, teraz tylko mówimy o tym, że one wszystkie takie są. Płuca służą do oddychania. Tak. Żołądek, jelita, wątroba, trzustka. Te wszystkie rzeczy funkcjonują na zasadach złożonego systemu fizycznego. To jest złożony system fizyczny. To jest ciało. Jest to wymyślony twór przez Boga. Oczywiście w wyniku grzechu to coś, co nazywamy dzisiejszym ciałem, zostało wyniszczone bardzo. Człowiek z karłowacia, człowiek był wielki, fizycznie był bardzo duży.
No rozumiecie, to taki był człowiek. To w ogóle była inna postać niż dzisiaj. Tak, te fizyczne ciało to nie było to, że to taki mały 1,80 m jakiś może ciebie tam Adaś i wielki Bóg w niego tchnął. Absolutnie był olbrzym. Olbrzym. Że jak ten olbrzym powstał, to aniołowie w ogóle powiedzieli, wow, co to w ogóle jest? Rozumiecie? Co to w ogóle za przestrzeń, postać jest? Rozumiecie, o co chodzi? To są bajki o olbrzymach, to nie dziwnego, bo ludzie byli olbrzymami. Jesteśmy olbrzymami. No takie w ogóle rzeczy. To nie dziwnego. To oczywiście naukowcy wiedzą, że w ogóle nie ma czegoś takiego, że w ogóle, wiecie, nasz mózg, fizyczny mózg, to on działa naprawdę w niewielkiej ilości on procentowo. To niewielka jest rzecz, bo to przy 20, to nauka się zatrzymała na 20% użytkowności. Wiedzą, to nie wiedzą, co się stało, tym można było używać wiedzy. Przy 20% użytkowności mózgu możemy zmieniać materię. No. Człowiek mógłby zmieniać materię. Rozumiesz? Wiesz, co byś zrobił? Byś się mógł na przykład przemieszczać przez ścianę, przez wyjść tam. Takie coś byś robił. Przy 20%. Dalej nie poszli, bo nie wiedzą, co by było, nie? Nie wiem, czy widzieliście, taki jest bardzo fajny film z Morganem Freemanem. Lucy. No, Lucy. Widzieliście to? To jest bardzo fajna rzecz. Bardzo fajne, bo to takie zrozumienie, gdzie to może sięgnąć w ogóle i dalej. No, ale taki był zamysł Boga. Zresztą tacy byli pierwsi ludzie. Tak? Te ciało funkcjonowało na najwyższych poziomach. To nie umierało to ciało na przykład, tak? Nie umierało. To były wieczne organy, to było doskonałe wszystko. Ale to zawsze były organy. To zawsze takie coś było. To nie było inne ciało pierwszego człowieka. To takie było. Była wątroba, trzustka, dwunastka, wszystko było. Tylko to posiadało jakość, pewnego rodzaju materiał. On był doskonały, idealny. Prawda? Dlatego też śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, ona otworzyła nam drogę do odnowy tych elementów. Prawda? My przez wiarę jesteśmy w stanie odnawiać sobie elementy różne. Odnawiać. Zmieniać w ogóle, wiecie, co chodzi. Tam coś siada, to możesz w ogóle przez wiarę doprowadzić, że to się odnowi, że to będziesz miał. To tak jak tu jedna dziewczyna w kościele to u nas składała świadectwo, co miała. Nowotwór chyba jajnika, nie? To miała nowotwór jajnika i nie przyjęła tego, przyjęła uzdrowienie, potem poszła się przebadać, lekarz mówi, to nie tylko pani nie ma nowotworu, pani ma jajniki jak nastolatka. No. W ogóle nowe jajniki. Nowe całkiem. I co takie, wiesz, no wierzyła sobie, ma jajniki jak wierzyła. Tak jakby nigdy nie miała nowotworu. Tak. Nowe. Więc to. Ale jednak ciało to cały czas jest coś, co się składa ze zmysłów i całego systemu fizycznego organów życiowych. To jest ciało. Ciałem odbieramy impulsy ze świata. Wszystko, co jest wokół nas, łącznie ze sferą demoniczną, jest odbierane przez ciało. Nie ma do człowieka dostępu, rozumiecie? Inaczej jak przez ciało. Wiecie, kto ma tylko dostęp inaczej do człowieka? Bóg. Każda inna konstrukcja ma dostęp do człowieka tylko przez ciało. Popatrz. A powiem więcej. Powiem więcej. Bóg, mimo że On może dotrzeć głębiej, bez użycia ciała naszego, tak? To w podstawowych aspektach zamknął się na to i nigdy nie dociera do człowieka inaczej niż przez jego ciało. Zaraz Ci to udowodnię w prostej rzeczy. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa. Co to znaczy przyjąć słowa? Zrozumieć. Najpierw coś przez zrozumieć. Usłyszeć. Co go się używa do tego? Słuchu. Organ fizyczny.
nadstawiając ucha na mądrość. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Ucha na mądrość. I tak naprawdę wszystko, prawda, jest związane z naszą fizycznością. Jeżeli na przykład nie będziesz chciał słuchać fizycznie, rozumiesz, to ty się zamykasz na komunikat. Na komunikat. Najpierw to, co cielesne, później to, co duchowe. Ciało zawsze idzie pierwsze. Ciałem odbieramy wszystkie podstawowe elementy. Diabeł w ogóle nie ma innego dostępu do człowieka, jak tylko przez ciało. Zamkniesz mu elementy ciała, on do ciebie nie dojdzie. Na przykład. Ja daję ludziom proste przykłady w kościele. Ja mówię do ludzi tak. Dlaczego ja na przykład nacieram, żeby ludzie dbali o siebie fizycznie? Ja mówię, człowieku, jeżeli ty zadbasz o siebie fizycznie, wzmocnisz swoje ciało, ok? Będziesz się prawidłowo odżywiał, tak? To ty zamkniesz diabłu masę dróg. Nie będziesz potrzebował uzdrowienia, bo twój układ odpornościowy będzie tak silny, że się nie rozchorujesz. Nie będziesz nigdy modlił się o to, tak, aby być uzdrowionym z infekcji, bo nie będziesz miał infekcji. Bo na drodze infekcji będzie stał twój bardzo silny układ odpornościowy. Kto ci stworzył układ odpornościowy? Bóg. Zadbaj o układ odpornościowy. A nie siedź ciągle w swoich myślach, że Jezus rozchorował się twoimi chorobami. Tylko zacznij wpieprzać marchewkę. Na dzień dobry, taki duchowy prikaz. Rozumiesz? Zieleninę jedz. Rozumiesz? Wzmocnij sobie układ odpornościowy. Wzmocnij sobie kości. Nie będziesz, tak, sobie ich łamał. Dbaj o swój gorset mięśniowy, tak? Nie będziesz miał szeregu kontuzji. W ogóle masa różnych rzeczy związanych z ciałem. Ktoś mówi, no to nieważne, jak ja się prowadzę. No ważne, jak ty się prowadzisz. No bo to Bóg ci to ciało stworzył. I tam są funkcje określone. I te funkcje, tak, o nie trzeba dbać, żeby one działały jak należy. Jak należy. I zobaczcie teraz, masa, już pokazuję wam pierwszy błąd chrześcijaństwa. W ogóle to jest wyeliminowanie tych elementów na rzecz duchowości. Teraz ja w duchu nad tym wezmę autorytet. Jak? Powiedz mi. A nawet jeśli, to po co? Czemu chcesz to robić? Czemu chcesz to robić? Czemu nie chcesz pić wody, tak? Jednocześnie gromić nadkwaśność. Czemu? W imieniu Jezusa ja teraz nakazuję, żeby mój żołądek produkował prawidłową ilość kwasu, bo za dużo ich się tam produkuje. To wodę pij. Pij wodę. Po prostu. To będzie dobrze miał, produkował, będzie prawidłowo. I wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ciało jest to też coś, co jest pierwszym punktem zetknięcia z grzechem. Rozumiecie? To ciało. Porządliwości ciała. Ciało pożąda. Wiecie, że ciało nie jest dżentelmenem. Fizyczne nasze ciało. Ja tutaj nie mówię, nie dotykam tematu sarks, czyli tej starej natury człowieka, bo ja nie o tym dziś mówię. Ja mówię o soma, o fizycznym ciele człowieka. Ono jest uzurpatorem. Jak ciało coś boli, to ono od razu drze mordę, że boli. Od razu. Jak ciało niewyspane, to od razu pierwsza rzecz, niewyspane już jest takie. Zobaczcie, to jest uzurpator ciało. Wiecie, dlaczego się mówi cały czas o tym, żeby ciało brać za mordę? Bo ono samo się nie weźmie. I nie wymagaj od niego, żeby się brało. Bo ono nie ma takich funkcji, jak branie się za mordę.
Ono nie posiada mocy samokontroli. Nie ma w ciele czegoś takiego jak samokontrola. Ona się nie mieści w tym organie. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Ona się tu nie mieści. Ona jest gdzie indziej, nie tu. Tu nie ma samokontroli. Dam ci przykład z seksualnością. Ciało chce uprawiać seks. I ty się nie dziw, że ciało chce uprawiać seks, bo ono ma chcieć uprawiać seks. I ono na tym punkcie ma po prostu świra. Tak jak ma świra na punkcie jedzenia, picia, oddychania, przecież ciało cały czas oddycha. Weź mu zabierz oddech, zobacz jak się wścieknie. Teraz będzie panika, człowieku, i koniec. Weź przestań jeść, zobacz co on robi, jak przestajesz. Od razu głód jest, wiesz, że to jest głód? Głód to jest krzyk ciała, nakarm mnie. I z ciałem nie ma dyskusji, nie nakarmię cię. Rozumiesz, co chodzi? Bo ono i tak będzie darło mordę, nakarm, nie nakarm, 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 jak dziecko, jak ptaszek, rozumiesz, o to chodzi? Takie jest ciało. W ciele nie wolno szukać punktów zatrzymania, bo się pomylimy. To jest pomyłka w ogóle. Chrześcijanie pomylili się, rozumiecie? Przylatują, panikują, bo mi się tak chce. Ja mówię, normalne, że ci się chce. Ciało chce grzeszyć, to normalne, że chce grzeszyć. Ciało zawsze, tak? Chce tego, co świat mu proponuje, bo ono ma z nim cały czas kontakt. Impulsy świata walą w ciało 24 godziny na dobę. Ciało nie posiada żadnej ochrony. My nie posiadamy pola magnetycznego. Rozumiecie? W postaci Duch Święty mnie chroni. No weź. Nie tak chroni. To nie to jest ochrona. To nie polega to na tym, że włączasz sobie film pornograficzny, patrzysz, proszę ciebie, na film pornograficzny i tutaj jest jakieś pole siłowe i ty w ogóle tam oglądasz, raptem widzisz królika Baxa. Bo ty w ogóle takie to nie, to ciało będzie to wiedzieć. Nie dziw się, że tam coś wlezie do tego ciała stamtąd. Bo organ, oczy, uszy, również te organy, one skupiają się na tym w sposób bezpośredni. Tam nie ma żadnej blokady. Żadnej blokady. Ciało nie posiada, rozumiecie, żadnego pola siłowego przeciwko temu światu. I nie wolno tego szukać. Ciało to ciało. Jak go boli, to się drze. Jak głodne, to chce się najeść. Jak spragnione, chce się napić. Jak seks, to chce seksu. I tak zawsze było, jest i będzie. Rozumiecie? To ciało jest. Dlatego nie próbujemy tak, żadnych sztuczek z ciałem, tak? Tylko odpowiednio wprowadzamy mechanizm Boży do tego ciała. Silnik samochodu, tak? Jak zostanie włączony i będzie mu podawane paliwo, to będzie jechał. Jemu do głowy nie przyjdzie, żeby nie jechać. On jest po to, żeby jechać. Co teraz? Tak, mamy kluczyk, włączamy, wyłączamy silnik. Mamy kierownicę, mamy pedał gazu, mamy pedał hamulca. Co robimy z silnikiem? My nie rozmawiamy z silnikiem, ty powinieneś myśleć o silniku troszeczkę. Ty w ogóle powinieneś wiedzieć, czy jedzie, czy się stoi. Silnik ma jechać. Ma brać paliwo, rozumiecie, i wytwarzać energię. Brać paliwo, wytwarzać energię. Takie jest ciało. Ma brać paliwo i wytwarzać energię. I teraz trzeba do tego cały osprzęt. System kierowniczy, blokujący, przyspieszający, kontrolujący obroty. Ciało trzeba kontrolować. A chrześcijanie nie chcą kontrolować ciała. Mówią, Duch Święty jest we mnie. Ja mówię, ale nie w twoim ciele. W twoim ciele nie ma żadnego Ducha Świętego. W twoim ciele są fizyczne rzeczy. W twoim ciele jest wątroba, śledziona, ale nie Duch Święty. Nie masz Ducha Świętego między trzecim a czwartym żebrem. Rozumiesz? To bzdura, że on siedzi przy ciebie i tam coś sobie łowi. Rozumiesz? Duszki jakieś ci wyciąga z ciała i wyrzuca. To głupota jest. Jedna wielka głupota.
którą włożono w głowę chrześcijanom. Rozumiem, Boga nie ma w ciele. No. Boga nie ma tam. Wy w ogóle wiecie, co to było, jakby był Bóg w ciele? Gdybyś miał Boga w ciele, rozumiesz, to każdy zarazek od razu by umarł w kontakcie z twoim ciałem. Żaden demon by nie mógł cię dotknąć. Nawet grzeszny człowiek. No proste. Nie, to w ogóle nie wiem, to nie ma opcji. No w ogóle Bóg w ciele. Ciało nie jest przystosowane do tego, żeby w ciele siedział Bóg. Ciało to punkt kontaktu. Ciało to jest coś, co przylega do tego świata. To przedsionek świątyni. Przedsionek. Dlatego jest napisane, że przedsionek świątyni będzie zdeptany przez pogan. Rozumiesz? Ciało się brudzi. Jezus mówi, nogi wam trzeba umyć. Piotr mówi, całego mnie umyj. A on mówi, nie trzeba, Piotrze, całego. Już umyty jesteś. To co to jest? To jest prorokowanie. Jezus prorokuje. Mówi o duchowej rzeczywistości. Dlaczego on nogi im myje? Bo oni chodzą po brudnej ziemi. Rozumiesz? Ciało dotyka brudnej ziemi. Ciało dotyka brudnego świata. Ciało dotyka. Dlatego ciało, tak, należy, co? Kontrolować. Dokładnie Pismo Święte mówi, należy je krzyżować. Co to jest krzyżowanie ciała? I znowu tutaj nie polega to na tym, że my umartwiamy ciało. Słowo krzyż, mówiłem wam o tym, nawet ono nie istnieje w Piśmie Świętym. Jest stawros, pal, oddzielający, tak, miasto, tak, od zewnętrznego, niebezpiecznego terenu. Jest to jeden z pali palisady. Brać swój krzyż oznacza oddzielać się od tego świata. Ciało trzeba oddzielać. Od czego je oddzielać? Od wszystkiego, co jest dla ciała toksyczne. Od kontaktów toksycznych, miejsc toksycznych, sytuacji toksycznych, relacji toksycznych. Dam wam przykład niezrozumienia zjawiska. Chrześcijanin stoi i słucha drugiego chrześcijanina, jak tamten chrześcijanin pieprzy mu głupoty. I on mówi tak, i słucha tych głupot. Słucha. Czuje się coraz gorzej, ale i słucha. I mówi tak, wezmę na tym autorytet w duchu. Puknij się w głowę. To jest ciało, co odbiera w tej chwili chore impulsy. Co powinieneś zrobić? Odejść fizycznie od tego brata czy siostry. Fizycznie. Oddalić się na taką odległość, abyś go nie słyszał. A nie w duchu brać autorytet nad bagnem, który ci podaje. Odejść. Ukrzyżować. Oddzielić. Rozumiesz? To proste. Mi ktoś... Ja sobie przez lata sobie wyrobiłem taki system odchodzenia fizycznego od ludzi, że się w głowie nie mieści. Ja mam w ogóle takie już mechanizmy człowieka. Mam wszystkie patenty. Przychodzę, udaję się, że mówię, że może to robię, że poszedłem, już mnie nie ma. Co ja zrobiłem? W praktyce skorzystałem ze zbawienia. Opuściłem toksyczną przestrzeń. Moje zmysły w tej chwili, tak, nie przyjmują zewnętrznego brudu. Ciało trzeba krzyżować. W ten sposób o nie dbamy. To nie jest umartwianie. Krzyżowanie to jest zabezpieczanie ciała. Ciało żywimy odpowiednio, ciało trenujemy. Tak? O ciało dbamy. Kurczę, to jest krzyżowanie ciała. Rozumiesz? Dieta to jest krzyżowanie ciała. Nie wpieprzam byle czego, bo będę miał byle jakie ciało. Ciało by chciało nażreć się parówek. Ale ja ukrzyżuję to. Nie dam im parówek. Nie dam ciału parówek. Rozumiecie, o co chodzi? I wchodzę do żabki, i idę sobie przez żabkę. I moje ciało mówi do mnie tak. Zeżrij parówki.
Nażyj się bananów. Rozumiesz, o co chodzi? Zrób te rzeczy. Bo ono jest takie. To prosiak. Prosiak, któremu dasz coś. Parówki w ogóle. A ja przychodzę, co robię? Krzyżuję moje ciało. Jak ja krzyżuję to ciało? No biorę serek wiejski. Co zrobiłem? Ukrzyżowałem ciało. Ochroniłem go przed syfem z parówek. Zastosowałem krzyż. Oddzieliłem go od mielonych wymion krowich. Oddzieliłem. W wyniku tego, tak? Nie wprowadzę pewnych złych rzeczy do mojego organizmu. Rozumiecie, na czym polega? To jest dbałość o ciało. Masz telewizor, możesz oglądać każdą głupotę, ale wiesz, że zmysłami przyjmujesz, tak? Nie włączam sobie czegoś, co mnie niszczy, bo przecież tam patrzę i tam słyszę. Przecież to wejdzie we mnie, wejdzie we mnie. No przecież nie obejrzę M jak miłość, bo będzie trzeba mnie od demonów uwalniać w niedzielę. Rozumiesz? Bo moje ciało napatrzy się, tak? Na złe reakcje. Na przykład pani sędziny, która nie potrafi sobie poradzić w ogóle w życiu osobistym i rozumiesz, robi hopsztosy różne na przykład. Kłamie i robi inne rzeczy. I moje ciało to rejestruje. Rozumiesz? Otwieram się na to i wchodzą różne elementy do tego ciała, chore. To co robię? Krzyżuję ciało, nie oglądam. Włączam sobie film, który ciebie o pingwinach. Na przykład. Coś takiego robię, takiego, dla tego ciała dobrego. Krzyżowanie ciała to dobra, robienie ciała na dobro. Bo ciało to są zmysły i organy życiowe. To nic innego. Ubieram to ciało, dbam o nie, myję, rozumiesz, te rzeczy robię z tym ciałem. I nie przykładam do tych rzeczy duchowej miary. Posłuchaj. Pierwszy list do Koryntian, sam początek pierwszego listu do Koryntian brzmi tak. Drugi rozdział, teraz będę. Człowiek zmysłowy. Jaki? Zmysłowy, czyli posługujący się zmysłami, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha posiadane. Oczami się nie przyjmuje tych rzeczy, uszami się nie przyjmuje, węchem się nie przyjmuje, smakiem się nie przyjmuje, dotykiem się nie przyjmuje. Nie przyjmuje tych rzeczy, które pochodzą z Ducha Bożego, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. A człowiek zmysłowy kim jest człowiek zmysłowy? To człowiek używający zmysłów. To przeciwieństwo człowieka duchowego. To są takie elementy. Rozumiecie, chcę, żebyście te rzeczy wyłapywali też z Pisma Świętego. To jest to jakby inne miary. Do duchowych rzeczy duchowa miara, do cielesnych cielesna miara, do duszewnych duszewna miara. Inne miary. Inne. Nie zmierzymy, tak, duchowości cielesnością. Nie zmierzymy. Rozumiesz, tak jak nie zmierzy się odległości w litrach. Rozumiecie? Litry służą do czegoś innego. Nimi się mierzy ciecz. A w metrach, kilometrach mierzymy odległość. Nie mówi się, że do Warszawy jest 130 tysięcy litrów. Patrzą, no. Chcę, żebyście ciało obejrzeli jako ciało. Chrześcijanie po prostu muszą to zrozumieć. I muszą wiedzieć, co z nim robić. Tak. I teraz o co chodzi dalej z ciałem? Ciało jest absolutnym wykonawcą czego? Jakich rzeczy, które mówi duchowych? Nie duchowych. Ciało w ogóle nigdy nie będzie wiedziało, co to duchowość. Rozumiecie mnie? Ciało nigdy nie podziękuje ci, że zostało uzdrowione. Ono przyjmie uzdrowienie i pójdzie zdrowe. Ciało uzdrowisz dziś, ono zostanie uzdrowione,
a nie dasz mu jeść jutro, idzie opieprzy. Ono nie będzie pamiętało, że dzisiaj zostało uzdrowione. Ono będzie chciało żyć jutro już. Jutro to będzie dzień żarcia. Ciało to ciało. Potrzebna rzecz i odpowiednio funkcjonująca. Nie pomylmy się. Ciało potrzebuje przywódcy. Przywódcą ciała jest dusza. Przywódcą ciała jest dusza. Ciało to jest pracownik, dusza to jest kierownik. Co to jest dusza? Greckie słowo psyche oznacza duszę. Dusza składa się z trzech elementów. Składa się z umysłu, składa się z emocji i składa się z ośrodka decyzyjnego, popularnie zwanego wolą człowieka. Umysł, emocje i wola człowieka. Te trzy elementy są od siebie zależne, jednocześnie są zupełnie różne. Pierwszą rzeczą, która jest w duszy widoczna, to są emocje. Kiedy ciało dotyka czegokolwiek w tym świecie, to pierwszą rzeczą, która zostaje poruszona, są emocje człowieka. Emocje. Ludzie emocjonalni, rozumiecie, to ludzie, którzy reagują na impulsy ciała emocjami. Emocje jednocześnie są bardzo mylne, bo emocje nie myślą. Emocje są bezmyślne. Rozumiecie? Emocje są bezmyślne. Bezmyślne są emocje. Drugim elementem duszy jest cały system myślowy, czyli toki myślowe. Szeroko pojęte toki myślowe. I one przeplatają się z emocjami. Emocje są jakby podwieszone pod tokami myślowymi. One wiszą, jak bąbelki takie. Jedne są króciutkie, drugie bardzo długie. Wiszą. Toki myślowe, o których będziemy mówić, może dzisiaj nam się też uda, zobaczymy. Toki myślowe, one są szeregiem systemów analizy. Rozumiecie? Głównym atrybutem toków myślowych jest analiza. Analizuje się. Tak? A ośrodek decyzyjny, zwany wolą człowieka, to jest punkt, z którego są wydawane dyrektywy różnego rodzaju. On jakby zbiera to, co robią toki myślowe i emocje i na podstawie tego, co robią toki myślowe i emocje, on wydaje rozkazy ciału. Ośrodek decyzyjny, czyli wola człowieka, wydaje rozkazy ciału. Ona realnie wydaje rozkazy. Ciało, ono proponuje coś. Na przykład szedłeś po ulicy, dostałeś mordę od kogoś. I ciało teraz daje taką informację do duszy. Dostałem w mordę. No w ogóle nic nie wiem więcej. Czuję ból i nic więcej. I teraz ten impuls, prawda, zostaje włożony do duszy człowieka, do psychiki. I w psychice człowieka pierwsze są poruszone co? Emocje. Dostałem w mordę, straszna sprawa się stała, okropna, jak ja się źle czuję, ja jestem poniżony i w ogóle, rozumiesz, to wszystko, wiesz, bo od razu jest kocioł, ten kocioł nadaje brzmienie myślom i uruchamia się system myślowy. Trzeba oddać. Albo trzeba uciec. Albo najlepiej go zabić. Albo poskarży się komuś. A
albo zadzwonię na policję, tak? Albo faktycznie, tak jak mówią moje emocje, zawsze byłem poniżany, to i teraz niech mnie poniży. Zobaczcie, tam się masa rzeczy może dziać, tak? Ostatecznie najsilniejsza z tych rzeczy, tak, zostaje przejęta przez ośrodek decyzyjny i tak też się staje. W innych przypadkach ciało oddaje na przykład. W innych na ciebie rzuca się i zaczyna dusić. W innych bierze telefon komórkowy i dzwoni na policję. W innych pada na kolana i mówi nie bij mnie, nie bij. Rozumiesz, o co chodzi? O. Tak wygląda taki mechanizm. Teraz, dlaczego jest taka ogromna praca nad duszami ludzi? Dlatego, że tam jest największy Meksyk. Z ciałem to nie ma w ogóle problemu, bo ciało to jest wykonawca, tam nie ma co pracować na ciele. Jemu trzeba dać odpowiedniego przywódcę. A przywódcą jest dusza. Dlatego cały ten system naprawy dusz, tak, ma tak ogromny wpływ. I uświęcenie całe jest związane z duszą człowieka. Bo to tutaj Paweł uczy o zmianie myślenia. To tutaj podaje, zobaczcie, większość informacji, jeżeli chodzi o Kościół, tak, Pawłowy, to są informacje o tym, jak należy myśleć, jak należy czuć, jak należy decydować. Mówię tak, bądźcie tacy, róbcie tak, w ogóle cały czas nam uczy. Bądźcie gościnni, nie mścicie się. Co to są wszystko? To są elementy duszy. Jedna wielka psychoterapia. Człowieku. To nie są duchowe rzeczy. Żadne to nie są duchowe rzeczy. Zmiana myślenia to nie duchowa rzecz, to psychiczna rzecz. Analiza. Piłem, pomyślę, przez picie straciłem żonę, straciłem dzieci, no nie powinienem pić, no nie będę pił. No to znaczy, analiza myślowa, prawda? Myśli nasze cały czas będą coś analizować. Dlatego dusza człowieka to jest to miejsce święte, gdzie następują różnego rodzaju reakcje pokutne, prawda? Czyli te zmiany myślenia, gdzie następują w ogóle podjęcie decyzji o pewnych ideałach albo o pewnych w ogóle patologiach. To się dzieje w psychice człowieka. Tak? Emocje nadają temu wszystkiemu pierwotne drgania, drżące. Emocjonalni ludzie, ludzie, którzy nie mają podporządkowanych emocji w ogóle zdrowym tokom myślowym, co się też wiąże z tym, że nie mają zdrowych toków myślowych, prawda? To są ludzie, którzy po prostu człowieku, on wszystko odbiera w taki sposób, rozumiesz, że dramat się dzieje. On ma ciągle dramat jeden wielki. O, jest taki, jestem samotny. A. No to co, że jesteś samotny? Jak ja tak rozmawiam z ludźmi? No to co, że jesteś samotny? O, no wiesz, jaką energię przeżywam, no ja z nikim nie mogę też relacji znaleźć, ja w ogóle, emocje człowieka, prawda? Stan psychiki człowieka jest wprost proporcjonalny do stanu ducha. To znaczy stan psychiki człowieka, on cały czas będzie wpływał na ciało. Ciało będzie reagowało tak, jaki jest stan psychiki. Czyli to za pomocą psychiki tak naprawdę my całe ciało będziemy trzymać w ryzach. Nadal tutaj nie ma żadnej funkcji duchowej, zauważyliście? No w ogóle, to jeszcze nie dotknęliśmy w ogóle sfery ducha nawet. To wszystko elementy psychiki. Psychiki, czyli duszy człowieka. Ona jest przywódcą ciała. Przywódcą ciała. Wszystkie rzeczy duchowe, które są uwalniane przez ciało, na przykład modlitwa innymi językami, tak, ona musi zostać zaakceptowana przez ośrodek decyzyjny, który jest w duszy. Możesz być ochrzczony w Duchu Świętym, mówić w innych językach, ale tylko będziesz mówił wtedy w innych językach, kiedy będziesz chciał mówić w innych językach, zgadza się? I ciało będzie mówiło, że lebelebelese, jeśli zdecydujesz. Jeśli nie zdecydujesz, to nie będzie mówił, na przykład teraz. Tak? Mój ośrodek decyduje, że nie będę mówił w innych językach, nie mówię.
Ale Barele jest Emele, a teraz deskował, że mówię w innych językach. Cały czas, to jest ośrodek decyzji. Decyduje. Tak? Cały czas. Więc chcę, żebyś zobaczył, że w ogóle ciało jest pod jurysdykcją duszy. Tak? I taka jaka dusza będzie, tak ciało będzie funkcjonować. Bądź zdrów, mówi Jan, pozdrawiam kogoś, tak jak się ma dusza twoja. Taki bądź zdrów w ciele. Odwróć to na drugą stronę, tak? Będziesz chory tak, jak się ma dusza twoja. Bardzo proste. Dlatego tak w ogóle, kiedy zaczynamy pracować nad duszą, to w sposób automatyczny zaczynają następować prawidłowe reakcje w ciele. Tak? No bo to w duszy na przykład zapada decyzja o tym, prawda, że będziesz dietę trzymał. I już ciało, nie wiem, jak będzie krzyczało, to nie dostanie tego, co będzie chciało. No nie dostanie. Dlaczego? Bo dusza zdecydowała, że nie dostanie. Dlaczego dusza zdecydowała? Bo dusza przeanalizowała rzecz należycie. Rozumiecie, o co chodzi? Odrzuciła informacje zbędne, przyjęła prawidłowe, tam nastąpiła analiza w formach myślowych, zostały podjęte decyzje, wprowadzone do ciała, idziemy i tak dalej. I do tej pory cały czas, rozumiecie, tak, nie dotykamy jeszcze sfery ducha. Taka to jest dusza. Emocje, umysł i decyzje. I duch człowieka. Duch człowieka jest to coś, na czym nauka się kończy. W zasadzie dusza to jest coś, na czym nauka się kończy, ponieważ nauka nie wie, co jest dalej. Ona mówi o podświadomości, o głębokich istotach, o głębokiej istocie człowieka. Ale to wszystko są elementy duszy. Tak? Podświadomość jest to coś, co się znajduje w duszy człowieka, czego człowiek nie jest świadomy. Rozumiecie? Takie elementy w ogóle się tam znajdują różne. Systemy wyparte, rozumiecie? No, różne rzeczy. To jakby nie będziemy o tym dzisiaj mówić, bo to nie na tym rzecz polega. To tylko w duszy się dzieje. To wszystko psychika. Wszyściu tylko. Tak? I tu się kończy nauka. I zaczyna się teraz coś, co jest nazwane w Biblii pneuma. Czyli duch. Najgłębsza istota człowieka. Coś, co jest natury boskiej. No bo ciało nie jest natury boskiej i dusza też nie jest natury boskiej. Tak? Ciało jest produktem tego, że nastąpiło zapłodnienie, więc powstało na ziemi. Dusza jest wynikiem kontaktu ducha będącego natury boskiej z tym, że fizycznym ciałem, czyli też jest natury ziemskiej. Dusza, ona dlatego do nieba trafia, zaraz wam to powiem, ponieważ ona jest jakby stworzona tutaj na ziemi i ona jest podczepiona pod ducha człowieka, dlatego że ona jest pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, zbiornikiem pewnego, to jest taki zbiornik, dusza to jest zbiornik pewien. O, to jest zbiornik, w nim się zawierają wszystkie funkcje przebywania na ziemi. Więc tam osobowość, wszystkie rzeczy, one się znajdują tam. To jest zbiór pewien. Dlatego to idzie z duchem do nieba, czy też z duchem do piekła. To zależy, kto tam się w ogóle, z kim mamy do czynienia. Ale czym jest duch? Duch to jest forma zupełnie nieznana tutaj jakby oglądowi ludzkiemu. Duch składa się również z trzech części. Składa się ze społeczności, z intuicji i z sumienia. Są to trzy elementy ducha człowieka. Dlaczego mówi się, że duch jest obumarły, a nie umarły? No dlatego, że
duchu człowieka, kiedy duch przechodzi przez atmosferę grzechu i wchodzi w człowieka, jakby tworząc tego człowieka, to pierwszy element, czyli element społeczności, zupełnie umiera. Zupełnie umiera. Go zapije, zabity. Element intuicji i element sumienia są skaleczone atmosferą grzechu. One nie są umarłe. Stąd będąc w świecie, mogliście doświadczać rzeczy związanych z intuicją. Jedni bardziej, drudzy mniej, a każdy z nas doświadczał rzeczy związanych z sumieniem. Można nie być narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, a mieć odczucia na poziomie sumienia. Ale o tym zaraz będziemy mówić. Czym się zajmuje społeczność? Element społeczności zupełnie martwy. No jest to element odpowiedzialny za kontakt z Bogiem. Jest to miejsce w duchu człowieka przeznaczone do tego, tak, aby kontaktować się z Bogiem. Aby się z Nim skontaktować. Nowe narodzenie, tak? Nowe narodzenie, ono przebiega w ten sposób, pokażę Wam w ogóle ciekawy proces, że człowiek w sposób fizyczny, cielesny, za pomocą któregoś ze zmysłów, prawda, odbiera jakiś impuls, czasami nie wie kiedy, bo to jest już nieważne, jakiś impuls odbiera. Który to impuls powoduje, że jego psychika zaczyna reagować. Czasem na poziomie emocjonalnym, czasem myślowym. Ten impuls jest rozważany. Na przykład takim impulsem może być Ewangelia, którą usłyszałeś na ulicy. Albo może być fragment Pisma Świętego przeczytany. Albo może być, wiesz co, to, że człowiek usiądzie sobie w domu, tak, i jest mu cholernie źle. Usiądzie sobie w domu i życie, które prowadzi, tak, a które odbiera zmysłami, jest tak dla niego bolące, że zaczyna się zastanawiać, tak? Zastanawiać nad istotą na przykład istnienia. Albo na przykład zawoła, jakby zacznie rozważać istotę Boga, albo cokolwiek innego. To jest jakby nieważne co, ale to w duszy, tak? Gdy to powstaje w duszy, tak? Taki rozwój tego, czyli to, i to jest prawidłowe, szczere, prawdziwe, tak? To zaczyna wzbudzać element ducha zwany społecznością. To tam zaczyna to dotykać. I ty zaczynasz łapać impuls Boga. Ty łapiesz impuls Boga. Każdy to robi inaczej, u każdego to jest inne, tego nie można nakreślić dokładnie, jak to się w ogóle stało. Ale zawsze to jest właśnie w ten sposób. Coś się dzieje w sferze fizycznej w życiu, tak? Zaczyna być uruchomiona sfera psychiczna, tak? I następuje impuls do ducha, do miejsca zwanego społecznością. No i tam następuje spotkanie. No tam spotkanie następuje. Punkt kontaktu. Punkt kontaktu. Wielokrotnie do tego punktu kontaktu nie dochodzi. Tak? No nie ma nowego narodzenia wtedy, kiedy nie ma tego punktu kontaktu, bo coś było nieszczere, nieprawdziwe, gdzieś religia weszła w grę. To jest jakby temat rzeka, co tam się wydarza. Natomiast społeczność jako jest zupełnie martwa i ona dopiero powstaje do życia w momencie kontaktu z Duchem Świętym. I to w wyniku tego, tak, Duch Święty wchodzi do ducha człowieka i on jakby wchodzi do tego pomieszczenia zwanego społecznością. On tam wchodzi. On tam wchodzi, w te miejsce właśnie martwe. On nie wchodzi w inne miejsce, on nie wchodzi
jedynie, on od razu dotyka wszystkich sfer w duchu, ale on tam wchodzi, jakby w to miejsce. Tam dlatego, że mówi, spotkałem się z Bogiem. Spotkałem się, często nie umiesz tego opisać, jak to się stało do końca. Dopiero, wiecie, że dopiero często po paru tygodniach, miesiącach, to my w ogóle umiemy nazwać coś, co się stało. My nie wiemy, co to w ogóle się stało, tak? Ale raptem w nas coś się przebudziło i to nie jest na poziomie psychicznym. To właśnie społeczność, ten element ducha zwany społecznością, on został zagospodarowany przez Ducha Świętego. Drugi element ducha, intuicja, tak, to jest przestrzeń odpowiedzialna za perspektywę proroczą. To jest intuicja. U ludzi, którzy mają szeroką perspektywę proroczą, mają takie powołanie, element intuicji jest tutaj zagospodarowany o wiele bardziej. Natomiast u każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka element intuicji zostaje gospodarowany przez, za pomocą intuicji, zaczyna mieć szeroki wgląd, tak, w rzeczy, które się wydarzyć mają, w rzeczy, których nie widać. Czyli tutaj na poziomie intuicji zaczyna funkcjonować cała formuła nadprzyrodzoności człowieka, tak naprawdę. Jak mówię, intuicja nie jest martwa, tylko obumarła, ona jakby jest pokaleczona. Dlatego też istnieją przestrzenie czarów. Czyli mamy czarowników, którzy używają intuicji, nauczyli się używać intuicji i tam rozwinęli pewnego rodzaju przestrzeń oglądu. Rozumiecie? Jak będę was uczył o demonologii, to wam pokażę takie rzeczy, bo to wielu ludzi to myśli, to są sztuczki, to nie są sztuczki. I to też nie jest tak, że to w ogóle, i że to, są, to też się tak przyjęło w życiu chrześcijańskim, w charyzmatyków chrześcijańskim, to duchy wieszcze i każdy są duchy wieszcze, a nikt nie wie, co to są duchy wieszcze. Nikt w ogóle nie wie, o co tu chodzi do końca. Duch wieszczy, on wieszczy, a my to w ogóle tu mnie powiedzą, to jest duch wieszczy. Dlaczego tak to działa? To jest w ogóle, to jest kwestia, tak, intuicji człowieka, tak, tego miejsca, które było przez pewnego rodzaju techniki duchowe, bo istnieją techniki duchowe, tak? Czyli wejście w duchowość bez Jezusa. Wejście w duchowość bez Jezusa to są techniki duchowe. A tam można wejść. Bo tu nie potrzeba się na nowo narodzić, żeby wejść w duchowość. To jest nieprawda, to jest świat inny. Rozumiecie? To można w cudzysłowie przekroczyć granicę nielegalnie. Ja przekroczyłem granicę nielegalnie w życiu swoim. W 1989 roku razem ze swoimi kolegami postanowiliśmy uciec do Austrii. Tak? I przeprowadziliśmy przez rurociągu, przez Odrę. I znaleźliśmy się po stronie czechosłowackiej. Nielegalnie to zrobiliśmy. Tak? I potem przez całe Czechy nielegalnie się przedzieraliśmy. Czyli można przekroczyć granicę, ale też można. To nie o to chodzi. Ale mamy intuicję, część ducha odpowiedzialną, tak? Za to, że funkcjonuje sfera nadprzyrodzona i kontakt ze sferą nadprzyrodzoną. No i mamy element sumienia. Sumienie służy tylko do rozróżnienia dobra od zła. W sumieniu nie rozpoznaje się życia lub śmierci, tylko dobro lub zło. I taki barometr. Dlatego też ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha potrafią rozróżniać dobro od zła. Rozumiecie? Ja siedząc przez lata w więzieniu widziałem sumienia więźniów. Z jednej strony człowiek bez żadnego problemu napadał na barok. Dla niego nie było problemu założyć kominiarkę, wejść, wystawić pistolet, powiedzieć otwieraj tutaj safe, że ciebie strzelić komuś w kolano. Z drugiej strony ten człowiek nie był w stanie w ogóle skrzywdzić dziecka, na przykład zgwałcić kogoś. No nie, no romantyk był. Człowieku. No żony nie zdradzał na przykład. Takich ludzi poznawałem. Oni nie chodzili na melanże, nie chodzili na jakieś imprezy. To byli bandyci, ryci bandyci. Rozumiesz? Który tak zarabia. Tak? Żona myślała, że on ciebie jeździ, wiesz, w delegację, żeby on banki okradał. W ogóle, wiesz, z karabinem w ogóle, wiesz. Raczej dziwiła mnie. Za to poszedłeś się. Na szczegół miałeś dwa domy. Chodzi o to, że to ale mieć sumienie. Na przykład jak się mówiło o tym, że tam ktoś zgwałcił dziecko, no to w ogóle człowieku, to w tych bandytach się podnosiło w ogóle, rozumiesz, żeby go rozerwali na strzępy, bo oni dzieci kochali na przykład. Rozumiesz? Koty.
psy. Rozumiesz? Wiesz, widziałem ludzi, którzy byli przywódcami grup przestępczych. Setki kilogramów narkotyków wprowadzili w ogóle na ulicę, a jednocześnie w ogóle miał kota w celi. On tego kota tak kochał. To człowieku, no nie rusz mu kota, bo on właśnie kota ma, ci głowę urwie. No, ale on kota ma. Człowieku. On jest w stanie wyjść, rozumiesz, i dać, proszę ciebie, 10 tysięcy od ręki na schronisko na zwierząt. On koty kocha. No i zrobi koniec. Człowiekowi głowę urwie, a on koty kocha. To są elementy sumienia. Wypaczone! Chore, ale rozróżniające na różnych poziomach dobro od zła. I to jest element ducha. Prawda? Ktoś, kto nie rozróżnia dobra od zła, nazywany jest psychopatą. Tak? To musi być ten chociaż też to, tak naprawdę nie istnieją ludzie, którzy nie rozróżniają dobra od zła. Musieliby nie mieć płatu czołowego. Tak, ktoś tylko kto nie posiada płatu czołowego mózgu, to nie rozróżnia. Lub ma chory, rozumiecie, poraniony, odcięty, w ogóle to tak, bo to każdy rozróżnia. Psychopaci też rozróżniają. Psychopaci też rozróżniają dobro od zła. Też, to w ogóle nieprawda. Mają swoją kodyfikację, ale to jest w ogóle inna historia już, nie? I teraz tak. Duch człowieka jest ustanowiony, powołany jako naczelny zarządca duszy. Dusza człowieka, która jest kierownikiem nad pracownikiem zwanym ciałem, tak? Ona podlega prezesowi, który jest duchem. To prezes. Więc mamy prezesa, kierownika i pracownika. I zupełnie inne funkcje przynależą prezesowi, kierownikowi i pracownikowi. Zupełnie inaczej funkcjonuje każdy z tych organów i czego innego potrzebuje. Ciało jest pierwsze. Ciało zawsze jest pierwsze. W twoim kontakcie z rzeczywistością ciało zawsze będzie pierwsze. Przestań się temu dziwić, tak? Nie panikuj, bo panika jest gorsza niż faszyzm. Ty zrozum tą zasadę. Do końca twoich dni na ziemi twoje ciało będzie zawsze pierwsze. Zawsze. I co? Ciało musi być dominowane, bo inaczej grzeszy. Czyli błądzi. Z ciałem się nie umawiamy. Z ciałem nie podpisujemy paktów. Ciału nie wierzymy. Nie obdarowujemy ciała żadnym zaufaniem. Dlaczego? Bo ono zawsze cię zdradzi. Zawsze oszuka. I zawsze wykpi. Ciało jest egoistyczne. Jest i będzie. Ciało spuszczone z linki zarządu będzie egoistyczne. Rozumiesz? Na przykład ludzie, którzy są bardzo dobrymi ludźmi, tak? Kiedy się starzeją i przychodzi choroba jakaś, która odcina im podstawowe elementy związane ze zrozumieniem, tak? Stają się egoistyczni, mimo że byli altruistami pierwszej ligi. Odcięcie od zarządu duszy, tak, powoduje, że ciało natychmiast jest egoistyczne. Natychmiast. I ono nigdy nie przestanie być egoistyczne. Dlatego też ciało nie ma miejsca, dla naszego ciała fizycznego nie ma miejsca w Królestwie Bożym. Ono, jak umiera, to się nigdy nie odrodzi już. Rozumiesz? To jest coś, co się nie nadaje do Królestwa. To trzeba zakopać w ziemi, albo spalić, proszę ciebie, i rozrzucić nad Jerozolimą, jak się chce, na przykład, taki mieć pochówek. Widziałem Agacie, mówię, jak mówię, umrę, to mnie spalisz i rozsypiesz moje prochy nad Jerozolimą. Ona mówi do mnie,
że zamierzasz żyć 120 lat. Więc teraz sobie wyobraź, że jestem od Ciebie 5 lat młodsza i mam 115 lat. I lecę rozsypywać Twoje prochy na Ciebie, co mi mówi do mnie. Dobra, to Cię daję pozorek. Ale zignoruję, mówię spokojnie. Siedzimy razem na tym poradzie. Wyobrażasz to, Ty coś zrobisz. Ciało musi być dominowane przez co? Przez duszę. A zatem jakość duszy, tak? Musi być dla Ciebie bardzo ważna. Bo taka jaka będzie Twoja dusza, takie będzie życie Twojego ciała. Rozumiesz? Taka jaka Twoja psychika, takie będzie Twoje ciało. Dusza. Jest wieczna. No i tutaj zaczynają się schody. Bo taka, jaka ona będzie, na tyle, na ile ona będzie wyjęta na ziemi, i mówimy na razie o człowieku, w ogóle mówimy o człowieku odrodzonym z Bożego Ducha. Nie interesują nas nieodrodzeni z Bożego Ducha i to, co robią z duszami swoimi. Do nas nie odchodzi. Bo oni idą do piekła ze swoimi duszami. Natomiast tak jak Ty uświęcisz swoją duszę, o tym uczyłem na początku, czyli zmienisz ją, poukładasz odpowiednio, w takim stanie wejdziesz do nieba. To nie będzie tak, że Ty przekroczysz bramę nieba i raptem Twoja dusza się stanie inna. Ona będzie, z niej odpadną grzeszne elementy, natomiast poziom jej świętości pozostanie taki sam. I czasami to może być opłakany stan tego poziomu dla ludzi. Że trudno będzie takiej duszy dać w zarząd cokolwiek. Nie mówiąc o kosmosie. Rozumiesz? Okazać się może, że ona jest płytka człowieku jak trzeba. Prawda? Dusza jest wieczna. Dusza nie odradza się. Pamiętaj, to jest też bardzo ważne. Nie ma czegoś takiego jak wędrówki dusz. Nie ma czegoś takiego jak zradzanie się tej duszy z powrotem w innym człowieku. Te wszystkie rzeczy, tego nie ma w ogóle. Słowo Boże mówi jasno, postanowione raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma czegoś takiego jak reinkarnacje czy inne historie. Ta dusza jest przynależna jednemu człowiekowi. Jeden człowiek, jedna dusza. Jedno życie. Rozumiecie? Jeden człowiek, jedna dusza, jedno życie. Nie ma w niej Boga. No nie ma w duszy Boga. Boga nie ma w myślach, w emocjach i w decyzjach. To też jest zatrważające dla ludzi. Ale tam nie ma Boga. Boga nie ma w Twoich uczuciach. Twoje uczucia mają być podporządkowane prawidłom Bożym, a nie odwrotnie. Dlatego za pomocą uczuć, tak, my nie odczytujemy duchowych rzeczy. Często ktoś mówi, w jego obecności tak się źle czuję. Ja mówię, no ale czego to dowodzi? Że tak się źle czujesz w jego obecności. Bo to musi czegoś dowodzić. Rozumiecie? Ludzie mówią tak. Jak idę na ewangelizację, tak się źle czuję. Ja mówię, ale czego to dowodzi? Rozumiesz? Niczego, bo uczucia to nie jest coś, czym się czyta duchowość. Uczucia są informacją, tak? O tym, co się dzieje w sferze ciała Twojego, a nie w sferze ducha. To nie tu, tylko tu. Emocjami nie odbierasz nic z ducha. Nic. Emocjami odbierasz z ciała. Tylko tu. Rozumiesz? Dlatego, zobacz, dusza na przykład będzie się dużo lepiej czuła w towarzystwie niewierzącego, miłego człowieka, niż wierzącego, niemiłego. To proste. Posłuchaj, podejdzie do Ciebie człowiek, który jest miły, sympatyczny, pocałuje Cię w rękę, będzie się grzecznie odzywał, będzie Cię adorował, będzie się zachowywał w
bardzo fajny sposób. I możesz na przykład powiedzieć od Pana. Nie, taką ma duszę. Więc to ludzie ze mną rozmawiają, ja mówię o poszukiwaniu partnera życiowego, nie? Ja mówię, no wiesz, no to jest taki wspaniały facet, taka wspaniała kobieta. Ja mówię, taką ma duszę. Ale to nadal córka diabła, nadal syn diabła. Bardzo miły syn diabła. Bardzo miła córka diabła. To naprawdę mogą być mili ludzie. Ja znam masę miłych ludzi. Ja znam milszych ludzi w świecie niż w kościele. Rozumiecie? Naprawdę. Uczynniejszych, sympatyczniejszych, nie szukających drugiego dna. Mocnych. No, odważnych, kurczę, takich w ogóle ludzi, którzy takie dusze mają. Te dusze nie zostały popsute wielokrotnie, tak jak dusze ludzi w kościele, bo w kościele jest większość ludzi z popsutymi duszami. A w świecie to tak różnie jest. To normalnie wychowany, normalnie funkcjonuje. Dlatego też jak ja uczę głosić, Ewangelię, to ja mówię, nie krzycz do ludzi po prostu, że wszystkim jest źle. No to jest nieprawda. Ludziom jest dobrze. Więc stoisz się, drzesz w ten mikrofon, że wszystkim jest źle. To tobie było źle w życiu. To nie wszyscy mają depresję, są poniżeni. To nie wszyscy nie mają przyjaciół. To nie wszyscy ćpają, chlają. To wcale tak nie ma. Są normalni ludzie. Normalni ludzie, którzy patrzą na ciebie jak na nienormalnego właśnie, kiedy takie rzeczy im głosisz. To nie jest Ewangelia żadna. Rozumiesz? Pan mnie wyzwolił z alkoholizmu. Podejdzie do ciebie człowiek, ja sam przestępić, no i co? Po cholerę ty tutaj stoisz i wydzierasz się, co ty jesteś. Tak? Mój ojciec dnia na dzień przestał pić bez żadnego w ogóle Boga. Powiek, bo mnie zamknęli do pudła i zobaczył, że życie spieprzył. Prosta analiza, gdzie w duszy! Usiadł Marian, przeanalizował sprawy, że przez jego chlanie trafiłem do pudła, tak? Zrobił sobie króciutką parafrazę ze swojego życia i doszedł do wniosku, że nie będzie chlał. Co zrobił? Wziął emocje, rozumiecie? Za punkt informacyjny, przeanalizował swoje życie i podjął decyzję. Dziękuję bardzo. Idź byś mu, jakby żył, byś mu powiedział, Bóg mnie wyzwolił z alkoholu. Sam Marian powiedział, o ja przestałem pić z dnia na dzień, bo mi syna zamknęli. Przemyślałem sprawy i cześć. Tak. Co zrobił? Zarządził za pomocą duszy ciałem, tak? A więc dusza to jest przestrzeń, gdzie nie ma Boga. Nie ma Boga. Ale jak będę was uczył o słuchaniu Boga, to tu musimy zrobić bardzo poważną rzecz. Bo tutaj są, na tym poziomie są jakby już kluczowe sprawy. Bo ludzie duszą odbierają różne rzeczy, tworzą je w duszy, a w duszy stworzysz wszystko. Udowodni ci, że w duszy stworzysz wszystko? W tej chwili za pomocą wyobraźni, która jest elementem duszy, stworzysz każdą rzecz, proszę bardzo. Zając z czterema nogami. Raz, 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 raz i koniec. Teraz ma ogon na głowie, na środku. Czarno-biały. Widzisz? Oko ma na nosie. Rozumiesz? Żaden problem. Tworzysz jak chcesz. Ok? Nie nazywaj tego wizją. Wiesz, co zrobiłem? Zrobiliśmy prostą rzecz. Ja podałem w tej chwili w sposób fizyczny, tak? Pewnego rodzaju sugestię foniczną. Odebrałeś ją organem słuchu, tak? Za pomocą tego, tak? Natychmiast, o mikrosekundy, tak? Powstała myśl, tak? Ściśle związana z tym, co usłyszałeś, tak? I wytworzyłeś sobie abstrakcyjny obraz. Zobacz, to mikrosekundy trwa. Co to było? Ciało i dusza. Tak sobie zrobiliśmy zabawę. Gdzie tu Bóg? Nie ma Boga. Nie ma Boga. W duszy nie ma Boga. Dusza musi być zarządzana. Dusza niezarządzana będzie działała na poziomie kierownika bez prezesa. Wiesz, co to jest kierownik bez prezesa? Bardzo niebezpieczna sprawa. Kierownik bez prezesa to jest postać, która, posłuchaj, zna pewne mechanizmy, ale nie ma kontaktów, które ma prezes. To prezes, tak? Działa jako pierwszy w kontaktach.
Wiesz, jak wygląda praca prezesa w różnych sytuacjach? To on siedzi w restauracji, tak? I popija whisky z przyszłym kontrahentem. Rozumiesz? To tam coś powstaje. Okej? Okay? Obaj są w dobrych garniturach. Rozumiesz? I oni tam rozmawiają o rybach. Jeden ma taką firmę, drugi ma taką firmę, ale oni rozmawiają o rybach. Na czym polega funkcja prezesa? Oni się ze sobą poznają. Oni się komunikują. A potem wydają decyzję dyrektorom, kierownikom, którzy tam sobie działają. Rozumiesz? Dusza potrzebuje być pod zarządem. Ona musi być pod władzą ducha. Dlatego jest napisane, najbardziej strzeż swojego serca. I tutaj mowa jest o duchu, bo to też jest bardzo różnie. Tak? Bo z niego tryska źródło życia. Tak? Dusza, ona musi cały czas być pod zarządem. Ten zarząd, tak? To jest zarząd ducha. Co mówi Dawid? Wielbi duszo moja Pana. Wiecie, co to jest? Zarząd. Wytyczna. Ty musisz wielbić duszo Pana. Rozumiesz? Ludzie do mnie mówią, nie chce mi się. To co mam robić? Ja mówię, to nakaż jej, żeby jej się chciało. Jak mam jej nakazać? Nie wiem jak. Jak chcesz. Byle z miejsca zarządu. Możesz jej na miki powiedzieć, albo w idisz. Ważne, żeby z miejsca zarządu. Rozumiecie? Miejsce zarządu. Miejsce zarządu. Duch to prezes, to miejsce zarządu. To tam mieszka Bóg. I On wydaje dyrektywy duszy. Dusza musi się zmieniać na obraz Boga. Takie jest jej powołanie. Ona ma być zmieniona, czyli uświęcona. Dusza może grzeszyć i może być, i może pokutować. Dusza taka jest. Czyli nie ma czegoś takiego, że mamy zupełną swobodę w puszczeniu sobie gdzieś duszy. Tak nie jest. Dusza, ona musi zostać przez ducha wprowadzona w miejsce zmian. Dopiero stałe zmiany w duszy dają nam pewnego rodzaju pewność. Rozumiesz? Że ona będzie funkcjonowała prawidłowo. Duch. Duch jest wieczny, tak jak dusza. Musi się odrodzić. Musi się odrodzić. Nieodrodzony, tak, ciągnie człowieka do piekła jak wielki ciężar. Duch jest stworzony na mieszkanie Boga. W nim mieszka Bóg. Bóg nie dotyka ducha. On w nim zamieszkuje. A zatem nie istnieją takie rzeczy jak uzdrowienie ducha, uwolnienie ducha. Rozumiecie? Nakarmienie ducha. Są bzdury. Bo w duchu mieszka Bóg. Ludzie mówią, to jest pokarm duchowy. Czytam Biblię, to jest pokarm duchowy. To jest dla duszy twojej. To pokarm duszewny. Nie duchowy. Duchowi nie potrzebujesz Biblii czytać. Wiesz o tym? To dusza potrzebuje, rozumiesz? Bo ona musi przyjmować informacje. Tak? Bo to za pomocą, bo to są święte informacje. Ta święta informacja, ona wchodzi do duszy człowieka i ona tam stwarza nową płaszczyznę. Czy duch to jest tylko Duch Święty? Czy Duch Święty? Duch to jest duch. Ja w ogóle nie mówię o tych... Że to się miesza w naszym... Duch to jest duch człowieka. To jest wewnętrzna istota człowieka. Duch Święty zamieszkuje w duchu człowieka. Duch Święty i nasz duch to są dwie różne rzeczy. Duch Święty to jest Bóg i On zamieszkuje naszego ducha.
i zamieszkuje go wciąż na zawsze. Nigdy się to nie zmienia. Nie odchodzi od niego, ani nie przychodzi z powrotem. On tam zamieszkał na zawsze. Ducha należy oczyszczać z zewnątrz, bo on się zakamienia. Ten mit, ja wam pokażę to miejsce. To jest to miejsce. Dusza człowieka, ona poprzez różnego rodzaju działania, ona buduje taką przestrzeń zakamieniania ducha. Kiedy na przykład odrodzony z Bożego Ducha człowiek zaczyna żyć na cielesny sposób, na światowy sposób, prawda? To wokół jego ducha buduje się pewnego rodzaju bariera w duszy. Jakby osad. Człowiek przestaje słyszeć duchowo, rozumieć duchowo. Mimo, że dalej Bóg jest w nim, rozumiecie? Ale on już jest jakby zakamieniony, został położony na niego pewnego rodzaju klosz. Rozumiecie? Nie trzeba go odkamienić. Tak naprawdę, kiedy uświęcamy swoją duszę, nigdy nie następuje zakamienianie. Ale jeżeli tak, człowiek wpada w jakieś tarapaty, ta jego dusza nie posłucha, ta jego dusza gdzieś wymknie się, zdecyduje, że pójdzie grzeszyć, to zaczyna być, musi nastąpić tak zwany czas powrotu. Ten czas powrotu do Boga to jest to odkamienianie, to nie jest, że to Bóg odszedł i wraca. Tylko ty zaczynasz tym zwalać. To jak się idzie do dentysty, się w ogóle kamień z zębów zdejmuje. Rozumiesz, o co chodzi? Duch nie może grzeszyć. On nie może zgrzeszyć. Do ducha też nie może dotrzeć demon. Mówimy o odrodzonym duchu. Tam nie może wejść demon. Wejście demona do ducha jest, to się nazywa opętanie i opętani mogą być tylko ludzie nieodrodzeni z Bożego Ducha. Wtedy demony mogą opanować zupełnie sumienie człowieka i zupełnie intuicję. Rozumiecie? One mogą opanować. Opętani ludzie mają opanowane sumienia i opanowane przez demony intuicję. Jedynej rzeczy, którą nie mogą opanować demony, to jest miejsce społeczności, bo to jest miejsce punktu kontaktu z Bogiem. Tak? Człowiek odrodzony z Bożego Ducha nie może już być opętany, czyli demon nie może opanować jego sumienia i nie może opanować jego intuicji. Tak? Dlatego człowiek, zobaczcie, odrodzony z Bożego Ducha, tak? W jakimkolwiek by nie był w stanie zdemonizowania na poziomie duszy, no bo do duszy demony mogą wchodzi sobie łatwo, żeby na to się pozwolić. Zawsze będzie rozróżniał dobro od zła. Zawsze będzie święty. Nie chodzi o to, że będzie święty. Zawsze jego sumienie będzie pracowało. Dlatego w nim będzie ciągły konflikt. Tak. Narodzony z Bożego Ducha człowiek może do tego stopnia się być zdemonizowany, że stanie się prostytutką, złodziejem, mordercą. Może do tego stopnia dojść. Rozumiecie? Ale będzie w nikomu. A czy opętany może się nawrócić? Nie. No bo ma. Oczywiście. Ma możliwość społeczności. Oczywiście. Ma możliwość społeczności. Zawsze ten element ducha to jest miejsce niedotykalne dla diabła. Ten nie może tam wejść. Demon może opanować 2/3 ducha człowieka, ale tej 1/3 nie opanuje. Nie opanuje. Mamy przykłady nawet. Nawet mamy przykłady takie bardzo, bardzo fizyczne. Ja często sobie to robię. Zachęcam, żebyście sobie, jakbyście mieli czas na to i chęci, żebyście sobie prześledzili w ogóle proces norymberski, nie? Jak się nawracali kaci hitlerowcy, nie? W tym czasie tam były grupy ludzi, które normalnie chodziły do cel, głosili im Ewangelię. Tak? Teraz wiesz, gość był w ogóle, wiesz, oprawcą, tak? Rok wcześniej jeszcze w ogóle, wiesz, rozrywał kobietom brzuchy, w ogóle i dzieci wywalał, mur trzaskał, a to on przyjmuje Jezusa, człowiek mój koniec, no przecież to rozumiesz, szok w trawkach.
dużo katów w ogóle hitleryzmu się powracało. Dostali kary śmierci, ale szli z podniesioną głową, widzieli, że do nieba idą. Mam tą książkę. Nie podaję jej tytułu na wizji, bo o tym wam powiem. Książka na faktach o człowieku, który jest mordercą, siedzi w więzieniu, w francuskim więzieniu, to Francji. I nawraca się, nie? Nawraca się. W ogóle to jest niesamowita książka, bo on listy pisze do domu, nie? Do córki tam pisze, z tego co pamiętam, do żony. Jak on z tym Bogiem się tam jedna, i on do końca te listy pisze, do końca, do ostatnich godzin, w cudzysłowie, nie? I idzie na śmierć, nie? I on w ogóle, wiesz, jak te ostatnie listy, jak on pisze, to takie mocno wzruszające, wiesz, on mówi, że on wie, że do ojca idzie. Już mówi, jeszcze tylko godzina dzieli mnie w ogóle od spotkania z ojcem, wiesz. Tylko jeszcze, już mówi, zaraz przyjdą, w ogóle już wiesz, już ostatni był posiłek, on w ogóle wiesz, on pisze, cały czas pisze, w ogóle wiesz, już za chwilę mówi, będę z ojcem, tam zobaczymy się w niebie w ogóle, gdzieś tam, wiesz, nie. On ma to cała książka, taka audiobook o tym powstał, wiesz. Tylko to jest takie promujące pewne tam wartości katolickie, więc ja nie chcę tego, nie chcę tam zanieczyszczać, ludzi. Ale jest to mega. Tam widać, że to jest realne nawrócenie człowieka. Czy nawraca człowiek, nie? Bo można być, nie wiem, jak zdemonizowanym, opętanym, ale jest punkt w miejscu zwanym społecznością, gdzie jest złożone ziarno wiary, potrzebne do odrodzenia się człowieka. Więc każdy człowiek może się narodzić na nowo. Obojętnie w jakim stanie jest, czy to obojętnie w jakim stanie ciała, duszy, czy ducha. Nie ma znaczenia. Tak, odrodzenie jest. To jest właśnie ta niesamowita rzecz związana z tym zabezpieczeniem Boga. To Bóg zabezpieczył ludzkość, słuchajcie. To zabezpieczył. Dla mnie to niesamowite jest, że takie coś jest zrobione w ogóle. Nie, ale... więc. To jest jakby główny zarys zjawiska. I ten główny zarys, on nam dopiero otwiera drogę na dalsze jakby poziomy rozumienia tematu ducha, duszy i ciała. Bo on pokazuje nam, jaka jest podstawa tego wszystkiego. Chodzi o to, żebyśmy nie mylili się. Dobrze.